Cześć. Cześć. Jak tam dzień? Na razie dobrze, nie tak źle. Nic się nie dzieje. To mam dla ciebie radosną nowinę. Przyszedł list z sądu. Aha, no i co? Pamiętasz tamtą sprawę, jak Rafała zawołała policja? Aha, przeładowany. Jest sprawa w sądzie. Trzeba co? Rafał chyba też dostał, bo to jest do nas, ale... No tam na pewno dostał. Ale on na pewno, bo my... My jesteśmy winni, oni nas sądzą i jego. Nas pewnie za niedopilnowanie jego, a jego... Za niedopilnowanie siebie. Samochodu, tak. Idę, zawołam go. Rafał, chodź na chwilę do biura. Rafał, dostałeś jakieś wezwanie? Dostaliśmy już wezwanie do sądu, że ten, dostałeś wezwanie do sądu za ten wtedy przeładunek? Jeszcze nie. To dostaniesz niedługo, bo to, już bo my już dostaliśmy, no. Będzie sprawa w sądzie. Będą karać i ciebie, i będą karać nas. Nas. Ale... No nie wygląda dobrze, no ale co? Co zrobisz? A przypadkiem ktoś nie miał ostatnio... No miał tu czegoś? Ktoś znajomy mi mówił właśnie, że mieli. Skończyło się to tam po 500 funtów. Nie wiem dlaczego, bo tu naprawdę jest mało, ale to... Dla kierowcy i dla firmy. Tak. Następna firma, która tu się też u nas sypała, mówił mi o 7,5 tysiącach, że dostali 7,5 tysiąca, ale dlatego, że już złapali ich drugi raz. Drugi raz, aha. Było 97% przeładowania. Masy całkowitej. Tak. Jeżeli miałeś dopuszczalną do 3,5 ton z ładunkiem, to ważyłeś prawie 7 ton. No słuchaj, no na najwyżej w podróż poślubną na Księżyc nie polecisz. No na Księżyc, jak na Księżyc, albo nie poleciał za kraty. A byłeś tam już kiedyś? Nie mam zamiaru. Nie wybieram się. Nie pakuję się tam, nie. Spoko, nie przejmuj się, iść do roboty, wiesz, ślub będzie skromniejszy. Na razie.